teraz zobaczyć swoje demo za mną, marsz! Konie marszują. Do dwóch! Raz! Dwa! Raz! Dwa! Dwójki! Ten film wskazuje na tym trochę silnym, na takim jednym, na kasztance. Na kasztance to fem, to kapitan. To prawdziwa wojenność. Na zewnętrzną. Lewa, prawa. Zobacz się na nóżki koni, bo one zmieniają nogi na kolędę. Ja się z prawej albo z lewej. O-o! Jedzenie! Oni będą podsadzić ci na tym tablami. Do przegadanki! Do przekątnej! Do czesanki! Marsz! Wszystko strawa jest mokra. Na podkowę. Na podkowę. Na podkówkę. Podkówkę. Wolta lewo. Dziadkowie nawet hodują, ja nigdy ich nie oddaję, prawda? Macie takie ładne. Oj na lewo! Marsz! Morda lewo? Wolta. Wolne jest, ani się myli. Wolne lewo? Na środkową dwójki. Zobacz, nie boją się. Ale mi to teraz
Luzować i koło. Luzować. A ogony. Na zewnątrz, wstawaj. Zadami do środka, marsz. Po jednemu, marsz. Wstawaj, brawo! Coś, poszli! Do siadania! Skodzi! Dowolnie rozchodzi mi rozejść się. Pokażemy teraz Państwu, jak dawniej jak ułanie wykonywali zwiady, nie? Wiadomo, nie? Teraz sobie ładnie. Będziemy się spieszać, czyli kawaleria walczyła również nie tylko konno, ale i pieszo. Pieszo, był tak zwany koniowodny. Teraz sobie ładnie, pięknie gadamy. Alarm na koń! Alarm na koń! Zwiad do mnie! Zwiad do dowódcy! Ten konik jest energetyczny trochę. Tak jest, po domu, po jednemu, marsz! Rękami, marsz! Żeby drugą nie strzelali. Zwiadowcy pojechali, jeden ze zwiadowców przejmuje konie, reszta po prostu robi... Grupa, stój! Dobra, ściągnąć wody chromowe. Koniowodny tak zwany odbiera konie, odprowadza w bezpieczne miejsce. Uziek sobie, będziesz tu. Okay? Wow! Fajne, prawda? No. A jak oni w tym samym kierunku i w czasie? Nie są wyszkoleni, konie są wyszkolone. Nie na las. Jak nie przeładowali, to nie celują. Ja już chyba jadę dalej. Łatwo. Konio wodny! Konio wodny? Konio wodny. Jedzie dwa konie. Oprócz swojego, na którym siedzi, to wodzi dwa konie z sobą. Stąd koniowodny. A ile on ten konie spał? Kami! O, tylko nie na nas. Oddział, stój! Pracuję teren czysty. Nie, to coś nie pasuje. Donieśli mi ludzie pojedynczy zwiad wykonać. Dobra. Do mojej prawej włącz. Tak, stoi na koniu.
Proszę? Nie, kochanie, na regionalnym na pewno. Ja no. Ale to na ciebie najedzie. No! Ale teraz... Mi się najbardziej podoba zdjęcie mojego ojca. 39 roku, 29 sierpnia. On była mi tak zacjadę, że w takim niedużo. To musisz się przypomnieć. Musisz się wybierał się. Ale przeżył, także dobrze. Łukaszku, zrobiło wrażenie. Łukaszku, chodź. Śmignie. Dobra, kółkę macie. Poza tym, ja nie rozsyłam.
15 minut góra, 15 minut przesiodlamy konie, zdejmiemy mundury, pokażemy kolejny element wyszkolenia, jakim była woltyżerka. Woltyżerka jest na loży, więc nazywajmy to woltyżem, żykitówką, czyli będzie kłopoty na koniu galopie. Proszę o się przychodzić. W karczmie do samochodu nie wejdziemy i krzykniemy do domu, to samochód nie dojedzie. Do domu, do domu, do domu. Do domu. Proszę bardzo, następny przejazd. O, właśnie, no ja tak nie radzę. Ale widzimy wszystko to, kochani, aby z lewa, z prawa, wszystko to, aby oczywiście ukończyć od piątku, grandy, od strzału, lewicą zgodnym, zależnością od zakrzepienia, zabrzedzenia, tego, co chce łąki, się schować. Wszystko to oczywiście opłacamy. Na bardzo dobrze. Tu widzimy cały czas Yeah.
To jest podłoga, tylko trawa. No to przywijanie piąteczki. Co chcemy przywitać piąteczkę, proszę, może do toru. Do toru? Do piąteczki przywijamy. Trzymamy piąteczki. Werka, idziesz piąteczkę trzymać, piąteczkę przybić. I drogi pierścioń. Z tej strony będziemy stawić. Zrób się na plecach. Także żeby jeszcze raz kto tam wcześniej nie słyszał, to powiemy, że tutaj chcieliśmy właśnie pokazać, jak wyglądało i do czego służyło sokolnictwo. Sokolnictwo, czyli polowanie z ptakami drapieżnymi, czyli z jastrzębiami, sokołami i orłami. Tu akurat orłów w tej chwili nie ma, to jest jastrząb, mimo że jest dość duży. A orły są nieco większe i służyły głównie do polowań. Tak? Był też pies obecny, ale pies miał tylko wytropić taką ofiarę potencjalną, znaleźć ją, natomiast reszta należała już, czyli ugonienie takiej ofiary miało należeć już do takiego właśnie jastrzębia. Tutaj możecie się Państwo przyjrzeć, jak wygląda taki jastrząb w powietrzu. Tak jak wspominałem wcześniej, mają szerokie skrzydła, prostokątne, palczasto zakończone. I teraz widać, jak właśnie się zachowuje w powietrzu. I tak dodatkowo gwizdkiem je animujemy, żeby zwrócić uwagę, że coś dla niej mamy, ale prosił mnie gwizdać. A jeszcze raz z pieskami, żeby tak stanęło raczej dalej, bo one bardzo nie lubią tych piesków. One są dość zwinne i na przykład gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak łapie coś na przykład w powietrzu, taką zdobycz, to ja tutaj może zaprezentuję, jak to by wyglądało. Zazwyczaj ona zwinnie to łapie i można zobaczyć, jak się zachowuje w powietrzu, wyciągając dopiero w ostatnim momencie takie szpony. I ląduje na ziemi i dobiera się do swojej. Tutaj Państwu pokażemy, jaką na przykład potrafi też zwinnie manewrować. Tutaj akurat ten też, ta też chciała dostać. Dalej. To poprosilibyśmy tutaj dwie osoby, które by mogły, o może Państwa, jeżeli by Państwo chcieli uczestniczyć w takim małym pokazie, tak byście Państwo się złapali na górze rękami i na dole, o tak, taką obręcz i na dole, o taką obręcz. Dzięki, Mateusz, jakbyś przejął. Na razie. Tam. No i teraz na przykład zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi z takim manewrem, żeby się zmieścić troszeczkę dalej jeszcze. O, żeby przeleciał tutaj i nie zatrzymał się tutaj na Państwa rękach. Tu widać, jak manewruje. Nie, także stara się właśnie jak najzwinniej przelecieć. One przeciskają się przez ciasne szczeliny w lesie między gałęziami.
No tutaj ciężko mu zlokalizować nas w tłumie. Jeśli jest nas tak wielu, to ciężko wypatrzeć tą właściwą osobę, gdzie trzeba lecieć, więc ptak się szybko rozgląda. Teraz zauważyli Państwo, troszeczkę trudniejszy był ten lot i ten ptak nieco tak wolniej leciał. Wszystkie ptaki startują i lądują jak samoloty, czyli pod wiatr. Łatwiej im jest wtedy się wystartować i tak samo też łatwiej jest wylądować. Z wiatrem często niechętnie, więc czasem wystarczy zmienić pozycję. Jeżeli ptak ma jakieś opory do przylotu, to wystarczy wtedy, że zmienię pozycję i on wtedy chętnie przyleci. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, ale niekiedy te ptaki też reagują na pogodę. Dobrze, proszę Państwa, kilka słów jeszcze na temat sów. Średniowieczni rycerze oczywiście z sowami nie polowali, bo i na co? Na myszy? Ale te sowy w średniowieczu też miały swoje miejsce. Mianowicie były jednym z atrybutów błazna. Pytanie, czy w ten sposób chciano pokazać tą symboliczną błazeńską miłość? Czy też może po prostu błaznowie wyśmiewali w ten sposób rycerzy, którzy dumnie obnosili się ze swoimi sokołami na rękawicy, a taki błazen z sobą. Jeszcze w końcu u Kraszewskiego znajdujemy takie powiedzenie starożytne: nie uczynisz z sowy sokoła. Świadczy to o tym, że raczej symbolika tych ptaków była w średniowieczu zupełnie inna niż starożytna symbolika. W końcu w starożytności sowa była atrybutem Ateny, bogini mądrości. No i współcześnie też raczej kojarzymy ją z mądrością, aczkolwiek błędnie. To jest puchacz bengalski, jest krewniakiem tutaj naszego puchacza europejskiego, który teraz jest w innym miejscu. Jest bardzo podobny do niego, w tym, że nieco mniejszy i bardziej jasny, upierzony. Upierzenie jest troszeczkę właśnie ciemniejsze. Inaczej jest puchaczem indyjskim nazywany. Tutaj cechą typową dla sów jest to, że mają opierzone nogi, aż po same palce, nawet często i palce są opierzone prawie do samego palca, aż po szpony. Dlaczego się odzywa tak? To jest jeszcze taki młody osobnik, który jest jeszcze takim, można powiedzieć, pisklakiem, który dopiero to wyrósł. Jeszcze wzywa tych rodziców tak na południe. One akurat są wychowane sowy i zupełnie inaczej jak sokoły czy jastrzębie są wychowane. Sowy są wychowane przez nas, natomiast jastrzębie i sokoły wychowywane są przez swoich rodziców. Tutaj jest ta zasadnicza różnica. Dlatego sokół jastrzębie tak do nas nie odzywa, nie nawołuje nas. To Mateusz, to może jeszcze tutaj, co? Z tej strony, żeby tak z dużo tutaj mniej Państwo widzieli, jak to wygląda. We'll be right back.